Drodzy, słuchaliśmy bardzo ważnego słowa do wieczerzy. Słowa, które uświadamia nam, że dopiero prawdziwa skrucha, złamanie serca, prawdziwy żal pozwala Bogu na działanie w naszym życiu. Pozwala łasce Bożej działać w naszym życiu. Druga rzecz, ten psalm 51 jest niezwykły, dlatego że Dawid ma takie zrozumienie Boga, Jego istoty. Często my potrzebujemy widzieć to, co Dawid widział, jak widział Boga. Widział głęboką, widział to wielkie Boże miłosierdzie. Bo i to miał tą świadomość, że jeżeli Bóg mu przebaczy, jest gotów dalej usługiwać, żyć. Ja zawsze jestem zdumiony nad tym, jak Dawid po tym wszystkim, kiedy pokutuje, mówi: będę nauczał bezbożnych dróg Twoich. To znaczy, że on wiedział, że jego grzech jest zabrany, wrzucony w głębinę morską. Bóg nigdy tego nie wspomni. On jest czysty przed Bogiem. To jest niesamowite Boże przebaczenie, drodzy. Kiedy doświadczamy przebaczenia, kiedy ufamy Bogu, bo przez wiarę to wszystko się dzieje. Wierzymy, że Bóg właśnie tak działa i On tego doświadczył i jest gotów żyć bez tego obciążenia przeszłością. Jest wolny, jest czysty, jest sprawiedliwy w oczach Boga. Będę dzisiaj nawiązywał do tego, co mówiłem ostatnio, o Słowie Bożym, ale nowe rzeczy. Mówiłem o tym nastawieniu, jak ważne jest nasze, moje, Twoje nastawienie do Bożego Słowa. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, swojego współpracownika, syna wiary, którego przez zwiastowanie przyprowadził do żywej wiary w Chrystusa, pisze tak w 4 rozdziale od 1 wiersza do 8. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom, ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Moi drodzy, zatytułowałem to zwiastowanie: gdy wiele spraw idzie źle, nie po Bożemu, ty głoś słowo. I chcę to dzisiaj odnieść do każdego z nas, do każdego Bożego dziecka, bo kto ma zanieść Słowo Boże tym, którzy są wokół nas? Kaznodzieja, ewangelista, nauczyciel, pastor? W jakimś sensie może to uczynić, ale bardzo ograniczonym. Natomiast ty i ja jesteśmy w miejscach, do których nikt inny może nigdy nie przyjść, ale ty głoś Słowo. Czy to będzie pora, czy to nie będzie pora? Ty weź, uzbrój się i głoś słowo. I Paweł kieruje te słowa do swojego wychowanka, syna w wierze, Tymoteusza, ale jestem przekonany, że on kieruje je także do całego Kościoła i do nas indywidualnie. Paweł wyraźnie określił Tymoteuszowi, czego od niego oczekuje. Co chce, żeby było obecne w jego życiu, zanim on, Paweł, pożegna się z tym światem. I mówi, że w tych dniach ostatecznych będzie coraz większe zepsucie ludzi. Coraz większe odwracanie się od prawdy Bożego Słowa.
Ludzie będą szukali czasami bardzo sensacyjnych rzeczy. I ja wiem, że w relacji, w społeczności, kiedy zgromadzamy się, drodzy, jeżeli mamy pragnienie, jeżeli oczekujemy od Boga, jeżeli wołamy do Boga w zgromadzeniu, możemy oczekiwać i spodziewać się naprawdę na wielkie Boże działanie. Ale on mówi o pewnych przekraczanych granicach, gdzie coś może się dziać, ale Boga wcale w tym nie musi być. Mówi, wiedz, że ludzie będą chcieli usłuchać to, co będzie miłe dla ich uszu. Jeżeli będą karceni, jeśli będą strofowani, jeżeli będzie im zwracana uwagę, nie będą cię słuchać. Ale ty głoś słowo, ty przekazuj słowo. Tak więc mówi do Tymoteusza w poprzedzającym rozdziale, aby patrzył na ludzi wiary, aby otoczył się ludźmi wiary. W 10 wierszu 3 rozdziału Paweł mówi, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia. Drodzy, jak to jest niesamowicie ważne, abyśmy byli, starali się być połączonymi z ludźmi wiary. Człowiek niewiary będzie ciągnął nas w dół, ale ludzie, którzy są pełni ducha, pełni wiary, pełni słowa, zaczną ciągnąć ciebie, podciągać ciebie i mnie do góry. Ty poszedłeś za moją wiarą. Z jakich wybieramy sobie przyjaciół? Kim jesteś otoczony? To jest bardzo ważne. I apostoł Paweł mówi, dobrze Tymoteuszu zrobiłeś, że poszedłeś za moim sposobem życia i za moją wiarą. Że znajdujesz takie środowisko, aby twoja wiara była podnoszona i budowana, a abyś unikał tych, którzy tą wiarę będą burzyć i niszczyć w tobie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no zaraz, zaraz, ale co nie z niezbawionymi? No właśnie, nie mamy otaczać się w tym znaczeniu niezbawionymi, mamy iść do nich, będąc pełni wiary, wzmocnieni właśnie przez takie właściwe relacje, aby im głosić Chrystusa. Aby w wyniku ich buntu, ich sprzeciwu, ich niewiary, twoja wiara nie zaczęła się chwiać. Też mówi do Tymoteusza, trwaj w tym, co już poznałeś i czego jesteś pewny. To jest niezwykle ważne. A więc bądź otoczony zdrowymi chrześcijanami. Po drugie, bądź tym człowiekiem, który trzyma się mocno, stoi mocno na gruncie tego, co już poznałeś i czego doświadczyłeś z Bogiem i nie pozwól sobie tego wydrzeć. Pilnuj tego. W liście do Efezjan w 6 rozdziale jest wyraźnie powiedziane, abyśmy się nie dali wyprzeć z miejsca, w którym Bóg nas postawił. Po to mamy ubrać całą zbroję Bożą, abyśmy w tym miejscu pozostali, trwali. I też mówi do niego, czerp prawdę i moc z Bożego Słowa. Mówi, wiedz, że to Słowo Boże od młodości naucza ciebie, daje ci mądrości, abyś poznał zbawienie, które jest z łaski Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Czyli czerp życie, czerp prawdę, moc z Bożego Świętego Słowa. Bo wiedz, że to Słowo, ono ochroni twoje życie, zabezpieczy twoje życie, da ci siłę i moc do wytrwania w każdej sytuacji. Izajasz mówi tak w 48 rozdziale, gdybyś był zważał na moje słowo, miałbyś pokój w obfitości i wydawałbyś owoc. Ale gdybyś był zważał, ale jeśli nie będziesz zważał, Tymoteuszu, na Słowo Boże, nie będziesz miał ani pokoju, ani nie będziesz owocny, skuteczny w swoim chrześcijańskim życiu. Pan Jezus Chrystus z pewnością w owym dniu, który wyznaczył Bóg Ojciec, przyjdzie. I gdy przyjdzie, będzie sądził żywych i umarłych. I od tego nie ma żadnej ucieczki. Tak się stanie, gdyż tak mówi Boże Słowo. Nikt nie jest w stanie uciec od tego spotkania twarzą w twarz ze Zbawicielem. Teraz jest czas, abym był człowiekiem, który właściwie reaguje na Słowo Boga kierowane do mojego życia. Teraz Bóg posyła Słowo, aby ciebie i mnie kształtować, aby ciebie i mnie zmieniać, aby ciebie i mnie wybawić przez Słowo. Słuchajcie, wybawienie Boże przychodzi przez Słowo. Wiara przychodzi przez Słowo.
Poznanie przychodzi przez słowo. Mądrość przychodzi przez słowo. Ja nie rozumiem, jak ludzie mogą lekceważyć czy stawiać na drugim miejscu Słowo Boże, a inne nauki, inne przykazania stawiać na pierwszym miejscu. Jak kiedyś Jezus wyraźnie powiedział, nie ja was będę sądził, ale słowa, które do was kierowałem, one was osądzą w dniu ostatecznym. A więc słucham tego słowa, które kiedyś w wieczności stanę przed nim i ono mnie albo będzie po mojej stronie, albo przeciwko mnie świadczyć. To jest niezwykle ważne, żebym nie lekceważył słowa, które Bóg kieruje. Każde słowo w zgromadzeniu. Ja uważnie przysłuchuję się każdemu słowu, które jest wypowiadane na tym miejscu. I chcę czerpać i budować moje wnętrze, bo wiem, że Bóg działa przez ciało, przez każdego z nas i posyła słowo. Czasami to słowo jest w pieśni. Czasami to słowo jest we wstępie. Ono jest wszędzie, ale ja mówię, kiedy ono mnie dotyka osobiście. Ono jest w zwiastowaniu. Dlatego, że z tym słowem kiedyś na pewno się spotkasz. I albo będziesz musiał spuścić wzrok i będziesz zawstydzony i przerażony. Oto zlekceważyłeś słowo żywego Boga. Nie zrobiłeś nic ze słowem, które Bóg kierował do ciebie tak wiele razy. Głoś słowo. Tymoteuszu, ja odchodzę, ale pamiętaj ty, głoś słowo. W czas dogodny czy niedogodny, czy ktoś będzie słuchał czy nie, pamiętaj, słowo Boga jest żywym słowem. Zawsze na czasie. Niezwykle ważnym i potrzebnym, drodzy. Bo to słowo ratuje życie. To jest Ewangelia, dobra nowina, która mówi, że grzesznik, taki jak ty i ja, nie musi iść na potępienie, ale może być mu przebaczone, może być uratowany. Nawet czasami w ostatniej chwili, jak Łotr na krzyżu, kiedy Jezus mówi do niego słowo i on temu wierzy, dzisiaj ze mną będziesz w raju, bo jego serce było skruszone. Słowo Pana. Słuchajcie, nie ma niczego potężniejszego i lepszego. Jest to słowo, które rozbija skałę ludzkich serc i sprawia, że bezbożny nagle widzi Zbawiciela i oddaje mu życie. Tak było w twoim i w moim życiu. Tak było w życiu wielu z nas. Gdy byłeś dzieckiem, młodzieńcem, czy troszeczkę starszym, kiedy Bóg posłał słowo, nie zlekceważyłeś go, ale zaufałeś słowu Pana, słowu mocy, sprawiedliwości i miłości Boga. Kiedy Paweł do niego pisze, mówi, pamiętaj, to słowo, które będziesz głosił, ono będzie w różnych sytuacjach, w różnych zgromadzeniach dla różnych ludzi inaczej zaakcentowane. Czasem będzie karceniem, czasem będzie pouczeniem, czasem będzie takim słowem łagodnym, pełnym miłości, przemawiającym do serca, ale wiedz jedno, to słowo, ono tylko może podnieść ducha i duszę człowieka. Ono może dokonać tej boskiej przemiany, jeżeli człowiek na to pozwoli. Bóg działa przez słowo. Dlatego jest ta nadzieja i ta świadomość, że ty i ja, to nie ja, to nie ty, walczymy z kłamstwem, walczymy z duchową niewiedzą, z ciemnością. Pamiętaj, to Bóg przez słowo rozwala, walczy z tym wszystkim, ale ty i ja tylko mamy przekazać słowo. A Bóg powiedział, że On wtedy stoi za słowem i On będzie działał przez słowo. Niech czyni to. Paweł pisze do Tymoteusza, czyń to z wielką cierpliwością i miłością do ludzi. Ale głoś słowo. Moi drodzy, to cudowne Boże Słowo ma tak potężną moc, wzbudza tak niesamowitą świadomość grzechu. Duch Święty posługuje się tym Słowem, aby nam uświadomić, w jak opłakanym stanie jest człowiek grzeszny. Kiedy żołnierze niemieccy Wehrmachtu jechali pociągami tam na daleki wschód, daleko w głąb Rosji, aby
toczyć walkę z Armią Czerwoną. Jechali, myśleli, że świat do nich należy. Myśleli, że teraz w pył zmiotą wszystko i Niemcy będą wielką, tysiącletnią Rzeszą. Ale tak się nie stało. I tam pod Stalingradem i w innych miejscach ci żołnierze, ale tu szczególnie mam na myśli historię Stalingradu, kiedy przyszła zima, kiedy przyszły porażki jedna za drugą, armia licząca, nie wiem, z 200 tysięcy zmalała później, bo 100 tysięcy dostało się do niewoli sowieckiej. Ale wiecie, co ci dumni, pyszni żołnierze, twardzi, bezwzględni, którzy zabijali kobiety, mężczyzn, dzieci, kiedy przyszedł taki moment, że śmierć zaczęła zaglądać im w oczy i wiedzieli, że to jest przegrana. Byli bezbożni i bez Boga. I moglibyśmy powiedzieć, dobrze im tak. Dla nich już nie ma nadziei. Ale dzięki niech będą Bogu, że tak jak dla Łotra na krzyżu, tak Bóg ciągle ich miłował i nie chciał ich zguby. Prawda to? To jest zdumiewające, ale tak jest. Wiecie, oni pisali w listach do swoich matek, do swoich ojców, do swoich przyjaciół w Rzeszy. Pisali często ze łzami, byli załamani, śmierć zaglądała im w oczy i pisali: przyślijcie mi Pismo Święte, przyślijcie mi Słowo Boże. I tam, kiedy SS-mani w Niemczech czytali te listy, bo znajomi pokazywali, oni mówili, jak to możliwe, że nasi twardzi chłopcy tak zmarnieli i okazują taką słabość. Nie, oni nagle zrozumieli, że jest coś więcej niż tu i teraz, że jest wieczność, a oni są bez Boga i niepojednani z Bogiem i potrzebują słowo pojednania, miłości Boga skierowane do ich serc. To jest zdumiewające. Przypominam sobie inną historię prawdziwą, kiedy książka pod tytułem Bóg kocha Armię Czerwoną, nie wiem, czy to ta, czy inna, w każdym razie żołnierz niemiecki, który właściwie nie żołnierz, pracownik, który pracował w zakładach zbrojeniowych, kiedy dostał się do niewoli, kiedy był tam na głębokiej Syberii, w zimnie, w łagrze i byli wykorzystywani do prac, tak jak inni zresztą. A on zaczął im głosić słowo. Zaczął im głosić słowo. Kiedy stali na mrozie o 4 czy 5 rano budzeni, a on mówi, ja chcę wam przekazać słowo. A kiedy ci strażnicy zobaczyli, że ci więźniowie niemieccy chcą słuchać słowa, bo kiedy stali i już nie było żadnej nadziei, ten człowiek stawał z małą może Biblią i czytał i głosił o miłości Boga w tym strasznym miejscu, że jest nadzieja, że życie nie kończy się tutaj, że mogą być pojednani. I wielu z nich w tym beznadziejnym miejscu mogli usłyszeć słowa nadziei. Oddawali życie Bogu. A ci złośliwi strażnicy mówią, skoro tak, to będziemy was budzić godzinę wcześniej. Będziecie tak samo pracować, ale godzinę wcześniej, jeżeli chcecie słuchać słowa. Wycieńczająca praca, wycieńczający mróz. Przez tego człowieka, który głosił słowo, oni musieli godzinę wcześniej wstawać. I wiecie, że oni to robili, aby usłyszeć słowo. Bo nie było już żadnej nadziei. Ale nadzieja jest z góry od Ojca. Oto Bóg podnosi nędzarza z prochu. Zrujnowanego duchowo człowieka Bóg podnosi i ratuje. Czasami w ostatniej chwili. Tymoteuszu, przyjdą złe czasy, ludzie odwrócą ucho od prawdy, będą chcieli słuchać rzeczy, które tylko im pasują, ale ty głoś słowo, głoś Chrystusa takim, jakim jest, głoś i wzywaj do upamiętania, aby coś zrobili z tym słowem, a nie zwlekali i przysłuchiwali się i nic im nie robili, głoś im słowo. Kto uwierzy, będzie uratowany. Kto nie uwierzy, pójdzie na potępienie. Ale tobie nie wolno przestać głosić słowa. Drodzy, nam nie wolno przestać dawać świadectwa. Dowodziłem trochę węgla, bo już się mi skończył.
I ta młoda osoba, która tam obsługiwała z Narutę, razem kiedyś studiowały. A pan jest może teściem Ruty? Ja mówię, no tak, zgadza się. I tak zaczęliśmy rozmawiać. Na drugi raz, jak pojechałem, mam w samochodzie Nowy Testamenty, sobie myślę, dam jej, zaryzykuję. Wiecie, z wielką chęcią, z wielką wdzięcznością wzięła słowo. Powiedziałem, to słowo zmieniło moje życie. Może zmienić twoje. Wiecie, dzisiaj ludzie mówią tak, ale ja nie mam czasu. Jestem tak zapracowany, zapracowana. Ja nie mam czasu na słowo. Wiecie, jaka to jest perfidia. Ludzie mają czas na urlopy, mają czas na zabawy, mają czas na przyjemności, ale na słowo Boga nie mają czasu. Coś, co może ich obdarzyć życiem, wiarą, pocieszyć, podnieść, dać im zrozumienie wiecznych rzeczy. Na to najważniejsze nie mają czasu. Ale wiecie, że także my często mówimy, że nie mamy czasu. Ale ty, człowiecze Boży, głoś słowo. Jeszcze jeden przykład. Corrie ten Boom. Znacie doskonale. Siostra w Panu. Ona z siostrą, z ojcem ukrywali Żydów w Holandii podczas II wojny światowej. Zginął ojciec, siostra, brat, syn brata. Wszystko z powodu zdrady sąsiadów. Wydali Niemcom. Ponieśli śmierć. Ale pewnego razu ta 70-letnia kobieta, przeżywszy wojnę, obóz, znajdowała się w Filipinach, gdyż tam głosiła Ewangelię. I została, wierzę, przez Ducha Bożego Pana posłana do okropnego miejsca, do więzienia, pełnego. Tam było 7 tysięcy zamkniętych mężczyzn w nieludzkich warunkach, jak bydło traktowane. Nie wiem, czy ktoś sprzątał ich cele. Bez jedzenia albo ograniczona ilość jedzenia. A więc 7 tysięcy mężczyzn, morderców, przestępców różnej maści, ludzi zniszczonych przez grzech. I ta kobieta, staruszka, 70 lat, człapie, czy idzie w okularach. I tych 7 tysięcy facetów, czy część z nich, którzy tam byli zgromadzeni, tak mogli sobie pomyśleć, tych ludzi, którzy byli tak zdeprawowani przez grzech, co ta kobiecina może nam powiedzieć? Ale wiecie, kiedy otworzyła usta, kiedy zaczęła mówić swoje świadectwo, co ona przeżyła, piekło podobne do piekła, w którym oni się znajdowali, jak była deptana godność człowieka, człowieczeństwo. I mówi, w jaki sposób ci wszyscy twardzi tak zwani ludzie zaniemówili, słuchając tej kobiety. Ona mówiła z taką miłością i powiedziała im swoje własne świadectwo. Ona mówiła słowo, drodzy, do nich, słowo żywego Boga, jak słowo zmieniło jej serce, jej naturę. Ona mogła domagać się, bo tych sąsiadów, tych, którzy wydali, złapano. Wydano wyrok śmierci na nich, było dwóch ich. Władze holenderskie po wojnie wydały. Sobie tak myślę, przecież ona mogła, 70 lat miała siedzieć na bujanym fotelu i robić na drutach. Nie, ona miała, palił się w niej ogień, aby głosić Chrystusa wszędzie, w najgorszych nawet miejscach, takie jak to. I ta miłość do Zbawiciela i miłość do ludzi. I kiedy tak doszła do tego momentu, że ukrywali, zostali zdradzeni przez swoich sąsiadów, a ci więźniowie doskonale wiedzieli, co to jest zdrada. Jeżeli któryś zdradził tam w więzieniu ich tajemnicę, nie przeżywał tego. Za zdradę była śmierć, pomsta. A ona pisze tak, co zrobili, co ona zrobiła. Napisała po
do tych dwóch po wojnie, których zdrada doprowadziła do śmierci jej najbliższych. W liście do tych obu osób napisała, że pomimo, że bardzo cierpiały, przebaczyły im ze względu na Jezusa, który jest w ich sercach. Wezwała ich do pokuty i przyjęcia wiary, przyjęcia wiarą Zbawiciela. Jeden z nich, czytając list, poruszony miłością, przeprosił ją za to, co uczynił i oddał życie Jezusowi. Ale drugi nie okazał żadnej skruchy. Wiecie, co do niej napisał w liście w odpowiedzi? Żałuję, że tak mało Żydów zabiłem. Ale ty głoś słowo. Jeden zrozumie i uniży się i będzie wzywał imienia Bożego dla swojego ratunku, a inny zatwardzi swoje serce. To nie ma znaczenia. Głoś słowo, bo jeszcze Jezus nie przyszedł, ale przyjdzie w pewnym momencie i wszyscy będziemy musieli zdać sprawę, jak odpowiedzieliśmy na słowo i czy odpowiedzieliśmy na słowo i czy uniżyliśmy się pod Bożą ręką. Obaj zostali skazani i tak się to stało. Wyrok został na tych ludziach wykonany później. Jeden był pojednany, inny nie. Ale w tym więzieniu, tam na Filipinach, tam gdzie ona była, w tym okropnym miejscu, też byli ludzie skazani na śmierć. Do jednego z nich tuż przed wykonaniem wyroku na drugi dzień przyszedł jakiś duchowny, aby go wyspowiadać. I na pytanie, czy chce wyznać swoje grzechy, bo stanie przed sądem, odpowiedział, że nie. Dlaczego, zapytał duchowny, nie chcesz się wyspowiadać? A on wtedy powiedział tak, gdyż zaniosłem moje grzechy prosto do Jezusa. A on wrzucił je do głębokiego morza. A siostra Kori mówiła, że na tym morzu, do którego Bóg wrzuca nasze grzechy, jest tabliczka z napisem łowienie zabronione. Czyli kiedy wyznałeś grzech, pokutowałeś z niego, nie wracaj i nie zabieraj go z powrotem na siebie, ale zostaw go tam, gdyż Bóg, jego święta krew przelała się na oczyszczenie i na odkupienie. Drodzy, tak więc to Słowo Boże ma niesamowitą moc. Działa czasami bardzo potajemnie, ale bez zwiastowania i przekazywania Słowa, co będzie działać, czy Słowo, jakie Słowo i czy Duch Święty będzie mógł użyć Słowa w życiu innych ludzi. Paweł ma świadomość, to jest objawienie od Pana, że przyjdzie czas, że nie tylko ludzie spoza Kościoła, ale w Kościele nie będą chcieli słuchać zdrowej nauki. Będą biegać za różnego rodzaju nowinkami. Nie będą znosić zdrowej nauki, która jest zgodna z pobożnością. Zawsze zdrowa nauka Bożego Słowa prowadzi do pobożności, do pobożnego, bogobojnego życia. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza używa dwóch słów przetłumaczonych jako pobożność. Jedno oznacza dobrą cześć, a drugie oznacza bogobojność. Tak więc pobożność jest właściwą czcią oddawaną Bogu, taką czcią, która Bogu będzie się podobać. To życie, które codzienne życie, działanie będzie pełne pobożności, bo zdrowa nauka prowadzi do pobożnego sposobu życia, mówienia i działania. Będziemy stronić wtedy od tego wszystkiego, co Bogu się nie podoba, a nie będziemy też naciągać sytuacji czy też Słowa Bożego, aby tylko potwierdziło nasze własne działanie niezgodne z Bożym Słowem. Drodzy, tak kiedy mówimy o pobożności, kiedy Słowo Boże mówi, tak w pierwszym liście do Tymoteusza 3,16 jest mowa, co jest tajemnicą Twojej i mojej pobożności. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele,
Został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. O kim tutaj jest mowa? Drodzy, tu jest mowa o Jezusie, o naszym Panu. Wielka jest tajemnica pobożności. Tą tajemnicą pobożności w Twoim i w moim życiu jest sam Jezus Chrystus, Jego obecność w nas. Bo człowiek zbawiony, człowiek zrodzony z ducha, to jest człowiek, w którego życiu jest obecny Chrystus. Chrystus w was, mówi inne miejsce, nadzieja chwały. Zwróćcie uwagę, że źródłem mojej pobożności, Twojej pobożności, nie jest moja własna siła, ale jest obecność zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. To z Niego płynie pobożność dla mojego ducha i duszy, dla mojego życia. To On udziela mi siły i mocy do pobożnego życia. Nie jestem w tym sam. Nie zmagam się z grzechem sam. Nie zmagam się z pokusami sam. Oto Chrystus, który jest źródłem i samą pobożnością, jest w Tobie i we mnie. Przecież inny obraz mówi, On jest tym krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami, z którego czerpiemy życie, błogosławieństwo, łaskę i moc do życia takiego, aby podobać się Bogu. Niezdrowa nauka, niezgodna z pobożnością, tą Bożą pobożnością, wiecie, co podkreśla? Nasze własne cielesne usposobienie, naszą własną sprawiedliwość, naszą własną siłę. Ty możesz sam, ty dasz radę, ty sobie poradzisz. Wcale nie musisz to angażować Boga. Niepotrzebna jest łaska. Ty dasz radę. Zwraca ta niezdrowa, fałszywa nauka, niesamowicie podnosi siłę samego człowieka kosztem mocy Bożej i łaski Bożej w naszym życiu. Zwraca uwagę na człowieka i jego możliwości, a nie na Zbawiciela. Ludzie w swoich działaniach, nakazach, zakazach, przestrzeganiu ich dopatrują się źródła własnej sprawiedliwości, a nie w Zbawicielu, drodzy. To jest niesamowicie ważne. Wiecie, ludzie chcą się stać sprawiedliwi, zanim się chcą pojednać z Bogiem. To jest niemożliwe. Ludzie chcą być zbawieni w oparciu o swoje uczynki i swoją własną sprawiedliwość, ale to w oczach Boga jest niemożliwe, drodzy. Dlatego, że w oczach Boga nikt nie jest sprawiedliwy. I tak jak Chrystus jest źródłem pobożności w Tobie i we mnie, i możesz powiedzieć, Jezu, tak bardzo Cię proszę, niech manifestuje się coraz bardziej Twoja pobożność w moim życiu. Bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy i siły, abym się zachowywał w sposób właściwy, myślał w sposób właściwy, reagował w sposób właściwy. Jezu, pomóż mi. Czerpiemy z Niego moc i siłę. Ale też, drodzy, chcę wyraźnie powiedzieć, że sprawiedliwość Twoja i moja, która może się tylko podobać Bogu, jest sam, tą sprawiedliwością jest sam Jezus Chrystus. List pierwszy do Koryntian 1,30 mówi, że Chrystus stał się od Boga dla Ciebie i dla mnie sprawiedliwością. List do Rzymian mówi tak, wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Kochani, to jest niesamowicie ważne. Jesteś usprawiedliwiony w oczach Boga, będziesz, to jest akt prawny, który czyni Bóg. I pamiętajcie, nasze usprawiedliwienie nie jest naszym dziełem, nie jest wynikiem naszych wysiłków, aby żyć sprawiedliwie. Staje się w oczach Boga sprawiedliwy, usprawiedliwiony przez dzieło odkupienia, które dokonało się na krzyżu Golgoty przez Jezusa Chrystusa.
I to nie znaczy, że jestem doskonały, i to nie znaczy, że nie upadam, i to nie znaczy, że nie zmagam się z grzechem, ale w oczach Boga dokonało się moje i Twoje usprawiedliwienie i w oczach świętego Boga ze względu na ofiarę Chrystusa, Jego przelaną krew, Ty i ja jesteśmy uznani za sprawiedliwych. Chociaż dalej mam cielesną naturę i dalej toczę walkę i dalej się zmagam, ale Bóg uznał mnie przez Chrystusa, przez Jego krew przelaną na krzyżu za sprawiedliwego. I takim mnie ogłasza. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego, przez Niego zachowani będziemy od gniewu. Grzesznik musi przyjść do Chrystusa takim, jakim jest. Pełen grzechu. Ale kiedy to zrobi, kiedy zaufa. Zwróćcie uwagę, że to usprawiedliwienie staje się faktem w życiu Twoim i moim. Kiedy pokutowaliśmy, wyznaliśmy nasz grzech i kiedy uwierzyliśmy, zaufaliśmy, że krew Jezusa i ofiara Chrystusa czyni Ciebie i mnie sprawiedliwym. Amen. To tak działa. Dlatego jest napisane, że usprawiedliwieni zostaliśmy z łaski Bożej przez wiarę. Wiara jest tą ręką, która bierze fakt usprawiedliwienia Bożego dla swojego życia. Już niepotępiony. Wiecie, tu dokonują się niesamowite rzeczy w momencie nawrócenia. Bo nie tylko zostaje usprawiedliwiony, ale uświęcony i zaczyna się moje uświęcenie, w którym już zaczynam też brać udział świadomie, ale też staję się dzieckiem Boga. Jestem usynowiony. To są niesamowite rzeczy. Jak to działa? Przez wiarę, przez zaufanie temu, co Chrystus dla mnie dokonał. Dlatego wiara równa się sprawiedliwości w Bożym Słowie. Wiara równa się sprawiedliwości. Nie, to nie działa w taki sposób, że sprawiedliwość plus uczynki i dopiero jest tam wiara. Nie, jest zbawienie. Oto przez wiarę jestem usprawiedliwiony bez uczynków, a uczynki są dopiero później. Jako owoc Twojej i mojej wiary, pojednania i usprawiedliwienia, które doświadczyliśmy z Bogiem. Tak więc Paweł pisze do Tymoteusza, głoś słowo. Oto ludzie wokół nas giną, nie mają żadnej nadziei, złamali wszelkie bariery. Ale dopóki jeszcze mają tchnienie w ustach, ty głoś słowo. Może niektórzy uwierzą, może niektórzy ocaleją, może niektórzy, tak jak mówią Dzieje Apostolskie, dadzą się uratować przez zaufanie słowu. Apostoł Paweł mówi, ja już odchodzę. Czeka mnie korona, korona życia, korona sprawiedliwości. I apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówi, Pan mój mnie wyrwie ze wszystkiego złego. Kiedy czytam te końcowe wiersze drugiego listu do Tymoteusza, drodzy, kiedy apostoł Paweł mówi, wszyscy mnie zostawili, ale nie Pan. On jest wierny. Pan nigdy nie zostawi nas samych sobie. Jest z nami aż do końca. I on mówi, wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swojego niebieskiego. I ktoś może myśleć tak, skoro tak, to Paweł powinien być zwolniony. Ale wiecie, że zaraz po tych słowach, czy w niedługim czasie, został ścięty. A on mówi, Pan jest przy mnie i zachowa mnie i wyrwie mnie od wszelkiego złego. I nie zawsze to wyrwanie i to zachowanie jest takim, jakbyśmy my sobie wymyślili. Ale najważniejsze jest to, że Paweł do końca, do ostatniego tchnienia zachował wiarę. Zaufanie do Boga. Nie odwrócił się, nie wyparł się. I mówi, odłożona mi jest. W tym dniu, kiedy Pan przyjdzie, zostanie włożona na moją głowę korona. Jak on ją tutaj nazywa, tą koronę, którą ma otrzymać? Korona sprawiedliwości.
korona sprawiedliwości, korona życia. Drodzy, bierzmy Boże Słowo, czerpmy z Bożego Słowa, pozwólmy Słowu Bożemu działać w Twoim i w moim życiu. Pamiętaj, otaczaj się ludźmi wiary, ludźmi słowa, ludźmi, którzy mogą podnosić i budować Twojego ducha, abyś mógł później, gdziekolwiek jesteś, w pracy, gdziekolwiek idziesz, mógł z radością, z odwagą dawać świadectwo i głosić Słowo. Słowo, które darzy życiem, wiecznym życiem. I pamiętajmy, nie jesteśmy zdani i nie jesteśmy usprawiedliwieni przez to, że dzisiaj lepiej postępowałem, to jestem sprawiedliwy. Nie, w momencie, kiedy zaufałeś Chrystusowi, w oczach Boga jesteś uznany za usprawiedliwionego i za sprawiedliwego. Sprawiedliwość Chrystusa jest tobie i mnie poczytana, dlatego to jest tak wielkie zbawienie. I Chrystus w tobie i we mnie jest nie tylko źródłem usprawiedliwienia w oczach świętego Boga, ale źródłem wszelkiej pobożności i pobożnego życia. Halleluja. Powstańmy, drodzy. Powstańmy, drodzy, aby Bogu podziękować, aby Boga wywyższyć. Potykają się o kamień obrazy, skałę zgorszenia ci, którzy próbują własną sprawiedliwość ustanowić w oparciu o swoje uczynki, czyny religijne, formy pobożności. Na nic to się nie zda. Albo Chrystus i tylko Chrystus i Jego sprawiedliwość. Albo będzie potknięcie, bo Bóg nic innego oprócz swojego Syna nie zaakceptuje jako źródło usprawiedliwienia w nas. Halleluja. Czy jesteś już zbawiony? Czy masz pewność zbawienia? Czy masz pokój Boży w swoim sercu? Czy już pokutowałeś? Czy już prosiłeś Boga, aby przebaczył ci? Czy modliłeś się, aby skruszył twoje twarde serce? Czy zaprosiłeś Chrystusa sam, z potrzeby własnego serca? Bo jeszcze jest czas. Jeszcze głoszone jest Słowo. Jeszcze Jezus nie przyszedł. Jeszcze jest możliwość, abyś wzywał imienia Jezusa i powiedział: Panie Jezu, przyjdź do mojego życia. Zrób i spraw to, co zrobiłeś z sercem Dawida. Daj mi nowe serce, nowe życie. Stwórz we mnie nowe serce, abym mógł żyć dla Ciebie. Kochani, to jest wezwanie do nas wszystkich, do dzieci, do młodych, do starszych. Każdy jest wezwany przez Boże Słowo. I nie zwlekaj z tym, ale wezwij imienia Pana dla swojego ratunku. Możesz to zrobić teraz, możesz to zrobić w domu, ale nie zwlekaj z tym. Nie zatwardzaj swojego serca, ale pozwól Słowu Bożemu działać w twoim życiu i zbawić cię, uratować cię. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za czas łaski. Dziękujemy Ci za ten czas nabożeństwa. Dziękujemy Ci za tą pamiątkę tego, co dokonałeś dla mnie, dla nas na krzyżu. Proszę Cię, Panie, dotykaj mojego życia i mojego serca. Proszę Cię, Panie, aby moje serce było czułe, delikatne przed Tobą. Aby było miękkie, Panie, nie twarde, nieoporne wobec Twojego słowa. Dotykaj mnie, Panie. O Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Jezusa, jedyne źródło usprawiedliwienia i pobożności. Amen.